Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 4 tygodnia sezonu 5. Gdzie znaleźć gwiazdkę karnetu bojowego, jak i tą sekretną, płonące kręgi oraz pokażę lokację skrzynek na spawalni spłuczek. Zanim jednak wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania musicie opuścić mecz w inny sposób niż przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego najlepiej jest wyldać gierkę, ale jest jeszcze opcja skoku z wysokości czy eliminacji od przeciwnika. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej gwiazdki. Tym razem musimy szukać między stacją benzynową, boiskiem do piłki nożnej i górką wyczynową. Te charakterystyczne elementy mapy podpowiadają nam, że chodzi o mniej więcej to miejsce na mapie obok przyjemnego parku. Ponieważ korzystam z wyciekłych informacji i nagrywam to przed wyjściem wyzwań, ta gwiazdka się mnie nie pokazuje. Ale szukajcie jej na fragmencie ziemi bez trawy, naprzeciwko tych kamieni. Miejcie też na uwadze opis filmiku lub przypięty komentarz. Jeśli gwiazdka okaże się być gdzieś indziej, to dam wam o tym znać. Podobnie do poprzedniego tygodnia, czeka nas trochę szukania, ponieważ następne wyzwanie rozkazuje nam przelecieć przez 5 różnych płonących kręgów przy użyciu wózka golfowego lub wózka sklepowego. Na mapie nie pokazują się jeszcze niezbędne do wykonania tego wyzwania kręgi, ale możemy już przypuszczać, gdzie takie kręgi się pojawią. Aby wykonać to wyzwanie, musimy najpierw wyposażyć się w wózek sklepowy lub golfowy i wyskoczyć nimi z odpowiedniego miejsca. Pierwszy taki wyskok znajdziecie tuż przy golfowym gniazdku, gdzie stoją dwie rampy i ciężarówka z lodami. Tutaj zdobądźcie trochę prędkości i wyskoczcie. Powinien wtedy wam się pojawić płonący krąg. Kolejny taki wyskok znajduje się także obok golfowego gniazdka, ale tym razem w inną stronę, przy wykopanej w ziemi strzałce. Aż kilka płonących kręgów powinno pojawiać się na górce wyczynowej, znanej nam z wyzwania z gwiazdką. Spawnują się na niej wózki sklepowe, a do tego jest tam wiele ramp do wyskoków, więc myślę, że warto sprawdzić to miejsce. Na terenie pustynnym za to, niedaleko oazy odpoczynku pod mostem, jest kolejna rampa, dzięki której przeskoczycie kamień. A jeszcze jedna stoi tutaj na brzegu mapy i nie bójcie się, nie wpadniecie do wody, ponieważ pojawia się tutaj wyrwa. No chyba, że ktoś się wcześniej na niej wystrzeli. Wracając do zielonego terenu, niedaleko budnego brzegu także została postawiona rampa. Kolejna taka rampa jest też na północ od spawalni spłuczek. Do wykonania tego wyzwania potrzebujecie znać 5 takich miejscówek. Jeśli cokolwiek się zmieni, dam wam znać w opisie i w przypiętym komentarzu. Na ten moment nie pojawiają się u mnie te kręgi, ale możecie mi zaufać, że w tych miejscówkach je znajdziecie. Dalej, następne wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 7 skrzyń na spawalnie spłuczek. Nie ma ich tutaj niestety za wiele, jak w sumie zawsze. Trudno jest znaleźć skrzynkę dla każdego z kilkunastu osób. Ale jest parę mniej znanych lokacji. Większość osób będzie starała się o wygranie wyścigu o skrzynki w największych budynkach, w których to skrzynki znajdziemy na pasie toalet, jak i w paru innych miejscach, które widzicie teraz na ekranie. Polecam jednak obczaić ten kontener na zewnątrz, ponieważ może się w nim pojawić skrzynka, a nie za wiele osób wie o tej miejscówce. Do tego, skrzynka może także stać załadowana na tyle jednego z samochodów na parkingu. Skrzynka czasami pojawia się też na ogromnym kiblu, witającym nas w spawalni spłuczek. A jeszcze jedna może się skrywać tutaj za pudłem. Czwarte wyzwanie zleca nam wyeliminować 3 przeciwników wypasionej wyrwie. Dla doświadczonego gracza nie powinno to być nic trudnego, ale jeśli nie chcecie się pchać do centrum akcji, możecie polecieć na nowo dodane ciężarówki przy brzegu krateru. Jeśli pojawią się tam skrzynki, możecie przygotowani podejść przeciwników od tyłu. Do tego obok tych ciężarówek stoi domek, w którym to już na pewno znajdziecie jakąś broń. Piąte wyzwanie rozkazuje nam zadać 500 punktów obrażeń z karabinów snajperskich. Ja osobiście nie przepadam za snajperkami z lunetami, dlatego zawsze wolę wziąć sztucer. Jeśli zawsze macie miejsce na snajperkę w swoim ekwipunku, to nie widzę problemu. Ale jeśli naprawdę musicie szybko wykonać to wyzwanie, to polecam rozpocząć grę w trybie 50-50, a w nim zaopatrzyć się w snajperkę. Teraz wystarczy kogoś powalić z dowolnej broni i dobić ze snajperki, najlepiej w głowę. Szóste wyzwanie, też związane z faszerowaniem ślutem, zleca nam wyeliminowanie 3 przeciwników z pistoletów. Pistolety nie mają za dużego grona fanów i ja się także w nim nie znajduję. Dlatego polecam zacząć gierkę w 50-50 i tam dobijać przeciwników z odpowiedniej broni.
Siódme, już ostatnie wyzwanie, polega na zbudowaniu 250 struktur. Tutaj mogę powiedzieć, po prostu grajcie. Każdy w tym trybie już chyba ogarnął budowanie przynajmniej na poziom uratowania się od obrażeń od upadku. 250 struktur będzie kosztowało nas 2500 sztuk surowców. Dlatego obstawiam, że nie powinno wam to zająć więcej niż 5 luźnych gierek. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymamy taki oto ekran ładowania. Lokacja sekretnej gwiazdki, tym razem zdradza nam jej ikona umieszczona nad graffiti wielbłąda. Nawiązuje to do dużego, metalowego wielbłąda na pustynnej części mapy. Sekretna gwiazdka powinna się pojawić gdzieś w okolicach tego właśnie wielbłąda. Może tak jak to jest wskazane na ekranie ładowania, czyli nad jego nosem. Tutaj wystarczy chwilkę poszukać. To ciekawe jednak, po zniszczeniu jego pićka możemy czasami znaleźć w nim skrzynkę. I to tyle. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do usłyszenia!